I zaczynamy kolejne spotkanie. I po raz pierwszy widzimy tego kawalera na naszym ekranie. Jest to Spirit Piotr Walkiewicz, zawodnik teamu Navi. Jedyny polski teran na turnieju w Dallas. Rywalem Polaka jest przepotężny zawodnik teamu Liquid. Jest to Cure oczywiście z Korei Południowej. Ciężko było, ciężej trafić, ale dało się ciężej trafić. Chociażby w tej grupie B w Winner Stage'u no jest Seral, jest Hero, jest Raynor. Seral wydaje mi się, że byłby chyba jeszcze być może trudniejszym rywalem. Jest też Dark. Najlepiej byłoby trafić albo na Triggera, albo na Nice'a. Łatwych meczów nie ma. Ale są... No w sumie, no dobra, no z Nice'em czy z Triggerem może by było dość łatwo. Oby, chociaż i na takich graczy zdarza się potknąć. Ale na pewno spotkanie z Curem to nie jest taki mecz, od którego zazwyczaj chcemy zaczynać większe imprezy. No i jak widzimy, dwie rafinerie od Spirita, fabryka. Jeżeli chodzi o Cura, najpierw ekspansja, dopiero potem fabrykę będzie mieć w planach. Także nieco bardziej ekonomicznie Cure, a Spirit bezpiecznie. Rozgląda się po okolicy Polak, tutaj nie ma jak widać niczego, przed czym trzeba by się bronić. Witamy wszystkich na transmisji, jak widzicie nawet trochę wcześniej dzisiaj zaczyna swoje rozgrywki polski zawodnik. Bo teoretycznie planowo miało być to za jakieś 40 minut. Więc jesteśmy chyba trochę do przodu z rozpiską. Troszeczkę. Ale jeszcze na pewno nie jeden meczek. I nie dwa, i nie trzy. Za chwileczkę po raz pierwszy ci zawodnicy, ci nasi terranie się spotkają. Na mapie to będzie ten zwiadowca Cura, Reaper. No taka wyszła taktyczna strata Reapera. Cure jedyne co zobaczył to supply depot. No i oczywiście to jakie jednostki ma Polak, dwa Reapery i Cyklon. To jest, no w zasadzie to on już raczej wie jakie otwarcie zrobił Spirit. Znaczy jaka była kolejność na początku gry i wie, że to na przykład nie była szybka ekspansja, tylko taka trochę późniejsza. Właśnie po fabryce. Takie rzeczy już można było wywnioskować po tym, że są dwa Reapery i Cyklon. A tu są tacy specjaliści progamerzy, że zobaczą po prostu jedną jednostkę, która jedzie pod jakimś kątem i oni już wszystko wiedzą. Sportowcy, zawodowcy. Leci oczywiście Liberator na koreańską stronę mapy. Spirit, jak widzimy, będzie chciał jeszcze jednego Liberatora. O, i dwa Starporty. No dobra, no to już wszystko wiemy. Spirit będzie chciał wcześniej pokonać Koreańczyka. Natomiast Cure zamierza postawić trzecią bazę, grać makro i tak dalej, i tak dalej. No dobra, króciutko będzie. No i albo się uda, albo się nie uda. Cure leci oczywiście kontrol dwóch cyklonów. Na szczęście jeszcze Spirit ma jednostki w bazie. Jeszcze teraz raczej nie wyjedzie na mapę. I to jest bardzo ważne, bo jak się dowie, że z tym się mierzy, no to prawdopodobnie zostawi jakąś obronę, żeby właśnie Cure go nie męczył. O, i to kolejny ważny element, że ten Liberator nie przeleci. Niefortunnie koło dwóch cyklonów. No Spirit, widzisz, tak, jest reakcja. Bardzo poprawna. Doskonale. No tam stracił SCV-kę, ale to tam... Dopuszczalne. No i zobaczmy. Liberator rozstawiony. Jedna SCV zniszczona. Kolejny Liberator też oczywiście leci do drugiej bazy Cure'a. Cure, co jest istotne, coś tam widział, ale nie ma chyba pewności 100%, że trzeciej bazy nie ma. Chociaż może już jest taki dobry, że wszystko wie. Tutaj w ogóle SCV-ki dopiero teraz wracają do wydobycia gazu. Polak swoje skorygował. Tutaj jeszcze jeden Liberator naszego zawodnika poluje na SCV. No i za chwilę wyjedzie wszystkim, co ma Spirit na mapę. Tylko, że jeszcze dobrze jakby złapał tego Medivaca. Naprawdę kapitalnie by było. Czekamy. Wszystko czeka. Liberatory również. No i ja bym chyba zostawił tutaj coś. A, dobra, są cyklony w obronie zostawione. Dobrze, dobrze. Słusznie. Jakby złapał, no naprawdę byłoby... Ale nie no, to jest przyspieszenie na Medivacu, to raczej nie do złapania. Cure, zobaczcie, jak się ustawił na przedpolu swojej bazy, żeby potencjalne darmowe salwy na te polskie jednostki zrobić. No i teraz Liberator do Naturala. Do pierwszej bazy może też za chwilę poleci, ale nieco później. Dobrze.
Teraz ciekawi mnie, co Spirit zrobi tym Liberatorem. No w sumie to chyba już go zostawi, żeby jeszcze jedna SCV-ka padła, bo i tak by to nie miało sensu uciekanie, bo i tak by nie uciekł. Lecimy od frontu. O, i teraz zobaczcie, że Liberator, który teoretycznie miał lecieć do pierwszej bazy, dołączy do właśnie ataku tego z przodu. Co się stało? Pełny Mediwak zniszczony, Kiur się zagapił. Nice. I teraz automatycznie już nie trzeba trzymać cyklonów w bazie, tylko można je wysłać do ataku. Wszystko, wszystko do ataku, tak jest. Spirit cały czas pompuje Wikingi. Po trzy w jednym cyklu produkcyjnym, tanki. No Mariny w sumie też by się przydały, czy co tam akurat może. Wszystkiego ma być w opór. Pod ten... Oj. Niedobrze, że tank rywala ma do niego zasięg, wyłączony Liberator i Siege tanki. Tym prostym sposobem Cure nie traci swojego tanka. Oto odsłany Koreańczyk. No dobra, ale zobaczmy, co się dalej wydarzy. Jak idealnie rzucił tego skana Cure. Idealnie, niestety. Kolejne Siege tanki są tracone. To jeszcze oczywiście nie oznacza, że nie poszło, że przegrał. SCV naprawiły koreańskiego Ravena. Świetne zniszczenie Mediwaka. Nie może mieć mniej niż dwóch tanków, moim zdaniem, Spirit. O, ten skan. Jakie skany rzuca Cure, sportowiec. Świetnie wyczuwa, kiedy prawdopodobnie Polak podjeżdża, bo on wyczuwa, on nie wie. Ma taki po prostu radar na tanki. Wow, i teraz jeszcze uda się złapać Ravena. Nice, jakie zmysły pajęcze Spirita też. Dobrze. Idealnie. Wow, no to jest odważne lądowanie. Nie spodziewałem. Jak dobrze, szybko dwa tanki popadały. I teraz Cure się pcha w gips, bo pcha się w te rozstawione tanki. I to działa? No chyba tak. I teraz wygra bitwę tanków Spirit. Tutaj Raven oczywiście też zniszczony. No chyba tak. Chyba działa. Szok, niedowierzanie. Ale to działa. No i do przodu, do zwycięstwa. O Boże, to 1-1, dobrze jakby się zaczął. No ale nie zdąży zniszczyć. Jeszcze nie zdąży. No i Spirit. Wchodzimy. Powoli, ale no jednak pod tanka podjechał powoli. Dwóch tanków nie może Cure atakować, czy mi się wydaje? Nie, dobra, chyba nie, bo że z każdej strony nadchodzi Koreańczyk. Dobra, lądowanie Wikingów, zaraz zobaczymy. Stracił wszystkie tanki Spirit. No nie, za bardzo, za daleko. Najgorzej. Dobra. To się zateguje i może będzie dobrze. A może i nie. No Mariny z 1-1 i z Combat Shieldem i w ogóle. Zresztą nie, Cure ma tylko plus 1 do ataku, ale... No mimo wszystko są naprawdę silne i liczne i... No i właśnie, i taka to... pozycja jest teraz. Kurczę, trochę tak mniej zuchwale. Trochę spokojniej. No i te Wikingi jak krew w piach. Troszeczkę, naprawdę troszeczkę. Już uwierzyłem. Bardzo blisko było. No ja wiem, że on ma tutaj trzecią bazę, teoretycznie parę SCV więcej, ale... No, Fusion Core, no to jest już kaskaderski ruch Polaka. Ale właśnie on nie ma nic, no. Ma trzy raksy i nawet nie zaczął steampacka. No i tej bazy też nie obroni. No nic, to nic, nie poszło. Teraz zobaczymy, co się wydarzy na mapie numer 2. Ale aż nie wierzę, że... Nie wyszła ta mapa, już się witał z gąską. Ruszamy w górnym prawym rogu Cure, zawodnik teamu Liquid, w dolnym lewym z teamu Navi Spirit. No i mamy... Bez żadnych proxy, to już na pewno, bo aż SCV-ki jechałyby na mapę, chyba że... Nie, to już musiałaby jechać, żeby chociaż drugie raksy tak zbudować. Szkoda. Tej poprzedniej mapy. No, ale teraz wygrywa dwie z rzędu i mięciutko. Tak będzie, zobaczycie. Będę twardo wierzył. No, Cure jedzie z CV-ką, żeby zobaczyć, czy tutaj przypadkiem koszarów jakiś nie ukrywa Polak.
No nie ukrywam. Spirity chyba się już nauczył, że robienie jakiejś za często przesadnej proxy nie ma sensu. No i tutaj jest prawdziwy powód, dla którego Spirit przybył na turniej w Dallas, żeby się dostać na Mistrzostwa Świata. No, w idealnym scenariuszu Spirit robi na tym turnieju najlepszą czwórkę top 4. Już na pewno jedzie do Dallas. A w innym wypadku, no dobrze, jakby zrobił wynik lepszy od Hiro Marina tutaj, co nie będzie łatwe. No i przeganie go w punktach EPT. I jest pięknie właśnie, bo tutaj jest spory wyścig Spirita i Hiro Marina o punkty i tym samym o awans na Mistrzostwa Świata. Oto się tutaj toczy wielka gra. A co tutaj robi ten mały kolega? Wiertło w tym kaktusie trzyma, co się dzieje? O, dobra. A, on będzie tutaj atakować. Zatruwał sobie wiertło. Rządło. Oho, śmiechy chichy, a widzę, że będzie już trochę problematyczny początek dla Polaka, chociaż... Nie no, w sumie to oba... O, ej, może? Nie. Chociaż... Jaka walka o SCV-kę. Jako życie. Dobra, wznawiamy pracę i będzie jako tako. Dobra. Wytestował go trochę Cure na początku. Ale jest jako taką. Wygląda całkiem, całkiem dobrze dla Spirita. Chociaż nie będę przesadnie optymistyczny, wiadomo. Dlatego, że tutaj Reaper też robi pewne obrażenia. 4 CVZ2 na razie. Aha. No i w sumie na tej wartości się zatrzymamy. A tu jest jeszcze Helion. No może on? Nie. On nic nie zmieni. W sumie nie wiem do końca, po co tym Reaperem wjeżdżał tak Spirit. Może liczył, że jakieś obrażenia jeszcze zada. Ale nic z tych rzeczy. No i tak niby można się ucieszyć, nie? Że 5 CV za 2 łącznie. No ale na przykład Cure ma szybszego muła, nie? Spirit dopiero robi Orbitala. I ten drugi muł nieco szybszy. O, oh, wow! Rogue znowu pokonał Solara, tym razem 2 do 0. Czyli w trakcie jednego turnieju go dwa razy pokonał, raz 2-1 i teraz 2-0. I Solar odpada z turnieju. Solar nie wychodzi z Open Stage'a, niesamowite. Też brawo, Rogue. Ach, ten Rogue. A najlepsze jest to, że Laser Roga pokonał. Magia, magia. Lord Diabol, witamy. Leciuteńko. Wywiera presję Cure, ale oczywiście na to odpowiedź no Polak musi mieć na tym etapie. Troszkę większe straty u Spirita nominalnie. No jest, jest trochę w plecy. Ale spróbuję zagrać trzecią bazę, spróbuję zagrać makro z Cure'em. No pamiętam niesamowity pojedynek Spirita właśnie z tym konkretnym Koreańczykiem w Katowicach. W 2023 roku to było. Patrzę, zobaczymy jeszcze, czy tak dobrze, bo jak patrzę na ten atak Cure'a i patrzę na to, jak jest ustawiony Spirit, to nie wiem, czy są powody do optymizmu, ale popatrzmy, to jest pusty Medivac, który być może zachęci Spirita, żeby tam wysłać nieco wojska. Zobaczy, ile jednostek teraz wyciągnął Cure tym sprytnym manewrem z pustym Medivaciem i teraz od frontu uderzenie
No niestety, zaorany. No nie poszło. Orbitala też nie uratuje już, bo widać, że za późno go podnosi i ucieka. No nic, no nic, no nic, no nic. No kiur, no kiur. No, wicemistrz z Riadu. Tutaj jakieś dezaktywacje na tanki, ale to nic nie da. Niestety. Nie wyszło. Kompletnie nie wyszło. No i GG. Przykra sprawa. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Co mógł powalczyć, to powalczył. Spirit oczywiście nie odpada z turnieju, spokojnie. Będzie walczyć w dolnej części tej drabinki grupy B w Winner's Stage. No i zagra na albo Triggera, albo Darka. No ale skierowanie nie poszło, chociaż pierwsza mapa, no nie ukrywajmy, powinna należeć do Spirita. Jakby troszeczkę lepiej zagrał, mikroskopijnie lepiej.